Ekrany, projektory, niszczarki. Arami Sklep, ulica Targowa 8. Witamy w 8 odcinku. Niezależnie gdzie jesteś, w domu, w pracy czy na urlopie, dajemy Ci możliwość obserwowania życia naszego miasta. Śledź na bieżąco Płońsk TV i wiedz, co dzieje się w naszym mieście. Piątego sierpnia odbył się kolejny turniej pięknego czytania organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Tematem letniej edycji konkursu były opowieści z dreszczykiem. Okazyjnie, jak mi się uda jakiś wiersz zinterpretować albo jakiś fragment przeczytać gdzieś tam coś, ale to tak właściwie dla zabawy. W niedzielę 8 sierpnia nasza redakcyjna ekipa wybrała się do Wielkiej Wsi, aby odwiedzić pielgrzymów w trakcie trzeciego dnia wędrówki na Jasną Górę. Ja dzięki pielgrzymce nabieram dużo sił duchowych, ale też odpoczywam tak bardzo od tego, co jest codziennością i z biegiem lat właśnie odkrywam, że no staje się koniecznością, że bez pielgrzymki byłbym uboższy. W poniedziałek 9 sierpnia na Płońskim Orliku odbył się turniej piłki nożnej dla chłopców urodzonych w latach 94-95. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, jak i kibiców. No wygraną mamy, ale lepiej by było, jakbyśmy mieli komplet zwycięstw, ale no jest jeden mecz zremisowaliśmy, ale nadal jesteśmy gotowi na wygraną jeszcze w tym turnieju. Tego samego dnia odwiedziliśmy grupę archeologów pracujących w okolicach Góry Kawałkowskiego. Prawdopodobnie to nie ostatnia wizyta Płońsk TV w tym miejscu, ze względu iż efekt pracy będzie można oglądać dopiero po osuszeniu bagna. Po odkryciu już pierwszych warstw troszeczkę głębszych konstrukcje rzeczywiście się ciągną. I się ciągną, można powiedzieć, prostopadle do planowanej inwestycji. Do tego przynajmniej tego odcinka tej inwestycji, który jest wykonywany w tym momencie. I wszystko wskazuje na to, że mamy tutaj do czynienia z taką kładką przerzuconą pomiędzy grodem a pobliską osadą grodową. Będziesz mi podkręcił, a nic nie będę mówił. Jedziesz? Nie. Wstydzę się! No ale nie może się wstydzić. Trybuny naszego Płońskiego Orlika wypełniły się kibicami. No weź, bo nam taśma leci. No. Ale na pewno to będzie w telewizji. Wspaniały, jedyny, niezastąpiony, naczelny Mateusz P.